Z naszą kamerą udaliśmy się na początek do Muzeum Karkonoskiego, gdzie o godzinie 17, oprócz możliwości zobaczenia wszystkich wystaw, przygotowano również inną ciekawą atrakcję. Każdy, kto chciał, mógł sfotografować się w kopiach strojów z XVIII i XIX wieku. Staraliśmy się o to, żeby odzwierciedlić sposób fotografowania, jaki był używany w przeszłości. No, poprzez szczupłość miejsca może nie do końca się to udaje, natomiast na pewno za pomocą sztafażu, który tutaj mamy, czyli starego umeblowania, no, staramy się przywrócić tego ducha, ale najważniejszym elementem są stroje, w które przychodzące tu osoby się przebierają, żeby występować no, tak jak w XIX. Tą propozycją zainteresowało się sporo osób. Fotografowały się nawet całe rodziny. Szczególnie naszemu synkowi chcieliśmy pokazać już od małego, jak wygląda muzeum i co ciekawego można obejrzeć. Jak wygląda historia Jeleniej Góry. Chociaż mikrofon. A podoba się panu ta inicjatywa, żeby robić fotografię tego typu? W ogóle przedsięwzięcie jest pierwszym w dotychczasowej historii muzeum. Myślę, że tak. Jest to zarazem jakaś taka ciekawość przeniesienia się w inny czas. Po prostu jak było kiedyś. W średniowieczu i w ogóle w tamtych czasach. A w skansenie uzbrojenia takich tłumów dawno nie było. Przez pierwsze dwie godziny, czyli od 17 do 19, muzeum odwiedziło prawie 1000 osób. Zachętą była przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, czego na co dzień zobaczyć nie można. A było tego sporo. Do Jeleniej Góry przyjechali m.in. rekonstruktorzy, odtwarzający polski pułk walczący w czasie wojny domowej w USA. Nasza nawet historia mało mówi o udziale Polaków, a trzeba powiedzieć, że walczyli tak jak i my odtwarzający, walczyli po stronie północy, jak również był pułk 14 Luizjana po stronie południa walczący, którego dowódcą był pułkownik Sułakowski, a u nas dowódcą był pułkownik Krzyżanowski. Generalnie nie używamy tutaj replik takich hukowych, wiwatowych. Są to też repliki, ale są to tak zwane pełnoprawne, czyli produkowane z myślą o strzelaniu na strzelnicy i tak również robimy. Na strzelnicy wykorzystujemy je do strzelania tak zwanego ostrego. Dlatego ich cena jest 2-3-krotnie większa niż tych replik wiwatowych, takich prawda, hukowych. Obok budynku dwa stanowiska Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej. Tutaj panowie w strojach szlachty XVII-XVIII-wiecznej w kontuszach, również z dawną bronią strzelecką. Za darmo można było odwiedzić również BWA czy Muzeum Przyrodnicze. W sumie jeleniogórskie placówki kultury w minioną sobotę odwiedziło kilka tysięcy osób.